Cześć, witajcie, witam was w kolejnej bitwie na Isie IV. Tak jak wspominałem, jest to bitwa rozegrana zaraz po tej, którą wam już pokazywałem na Prochorowce. Mamy tutaj mapę Westfield, na szczęście jest tylko jedna artyleria, ale ona również może uprzykrzać życie. Losowanie, jak widzicie, po kilkadziesiątek, parę dziewiątek i sporo ósemek. Jeśli chodzi o kolory, to podobnie w mojej drużynie, dwóch zielonych i jeden niebieski, czyli ja. W drużynie przeciwnej niebieskie V215B i dwóch zielonych. XOM daje mi 51% szans, myślę, że porównywalnie, chociaż ja mam akurat czerwoną fałkę na 8 tierze, ale oni za to mają kilku pomarańczowych graczy. Zobaczmy, jak się to ułoży. Zdecydowałem, że pojadę na górki, ponieważ w miasto dolne parę czołgów pojechało, po środku jest KW4. Tam troszkę też i z trzeci został też w okolicach tego miasta. To przyda się po prostu ktoś jeszcze na górkach poza esetą. Wyświecił się żółwik. Niestety opuszczanie działa jest słabe, ale chcę jeszcze skorzystać z tego, że się na mnie nie patrzył. Przy okazji dingnąłem strzał Isa czwartego. Jest i mój vis-a-vis. Niestety teraz co najwyżej mógłbym jakieś ziemniaki zakopać w tej dziurze, którą w ziemi wyrwałem. Ale jest już żółwik z powrotem trafione. Za to lubię działo Isa czwartego, że jest celne, szybko skupia w miarę jak na czołg ciężki, do tego szybko ładuje, niecałe 10 sekund. To jest przewaga nad koszmarnym rozrzutnikiem gnoju, jaki posiada Is siódmy. Teraz pudło, ale udało mi się odbić kolejne strzały, czyli nic sobie z tego złego wyjazdu nie zrobiłem. Za to teraz żółwik przyjął kolejną bułkę i został skończony przez naszą esetkę. Jest 2 do 4 póki co, przegrywamy. Już mi dwie dychy padły, to jest po prostu tragedia, żeby w tak krótkim czasie stracić fosza i artę. Teraz jeszcze oberwałem sam od Isa trzeciego, bo się źle ustawiłem, ja w niego nie trafiłem. Czyli nie wygląda to zbyt dobrze. W tle jest gdzieś tam AT-15, ponieważ Is trzeci mi jeden uciekł, to oddałem strzał w tamtą stronę, ale dostałem go pestkę od drugiego Isa trzeciego. Wykańczam jeden z pojazdów, natomiast te 3-4 tutaj walną mnie od boku. Na razie go ignoruję i strzelam w Isa trzeciego, który wyjeżdża bokiem. Teraz zjeżdżam do dołu i będę próbował skontować się tak, żeby dingnąć Isa czwartego. Znaczy D34, przepraszam, udało mi się to. Teraz kolejne dingi. Od AT-15 udało się odbić pocisk oraz od Isa trzeciego. Tym razem AT-15 już mnie przebiła. A ja się od niej odbiłem. Nie mam już ponad połowy życia. Na szczęście eseta doprowadza do wyrównania. 3000 obrażeń na moim koncie. Tak naprawdę przeszkadza mi tylko i wyłącznie ta AT-15, która tam gdzieś stoi i może uprzykrzać mi życie. Teraz mnie gęsi, ale najważniejsze było dla mnie, by się wyświeciła. Udaje mi się ją przebić, AWZ-120 ją kończy. Ona z pocisku premium też mnie przebiła. A najważniejsze, że jej już padła, teraz nie będzie mnie męczyć. Próbuję objechać te czołgi, które są na górkach i z trzeci mnie nie... kompletnie się mną nie przejmował, dlatego go ubiłem. Ryzykowałem przyjęcie pocisku od Isu, ale póki co nie dostałem, a teraz się okazało, że jestem po prostu na awku, a więc korzystam z tego, oddając jeden strzał. Kończę przeładowywać i oddaję drugi strzał, wykańczam to awkujące Isu. Zawsze mógłby się obudzić, a ma jednak potężną armatę, która mnie skończyła, dlatego on był priorytetowy. I z ósmej i tak nie trafia. Był na ogrysku, strzelam z hitów, ponieważ zwykłe pociski mi się skończyły. Ja akurat na czołgach ciężkich włożę zawsze dużą ilość amunicji premium. Strzał w tyłek tego Isa czwartego. A włożę tą amunicję premium w dużych ilościach, ze względu na to, że po prostu czasami w mordowniach, w jakichś takich sytuacjach, kiedy się ścieramy z opancerzonymi pojazdami, ta amunicja po prostu jest nam niezbędna, jeżeli chcemy przebijać ich nie w koniecznie w ich spoty, bo jeżeli na przykład taka Jagoda S100 schowa nam dolną płytę, to wtedy mogę ją lać po polikach,
Ogólnie ja jako czołg ciężki mam za zadanie utrzymywać się na przepychaczach i mordować jak najwięcej wrogów przy pomocy po prostu wszystkiego, czym ten pojazd dysponuje, czyli też amunicją premium. Zwłaszcza, że IS-4 mało ma pocisków, bo jest to tylko 30 sztuk, a przy tym przeładowaniu co 10 sekund możecie się bardzo szybko wystrzelać. Dlatego fajniej jakby jednak z tych pocisków robić obrażenia, a nie tylko się dingać. Ostatnio miałem porażkę właśnie na tym pojeździe, to chyba była bitwa nawet po tej, gdzie na linii Zegfryda zrobiłem 6400. Do tego jeszcze 8000 potencjalnych, ale w końcu padłem, bo zostałem sam na 5 czołgów, a i tak nie miałbym szans ich powybijać, bo zostały mi dwa pociski zwykłe i 3 hajki. A oni nie mieli tyle HP-ków, żeby popadać od każdego strzału. 13 do 9, 4 fragi na moim koncie, wafel wykończony, ostał się Ino ten Fosz 155. Świecę się, jego niestety nie widać. Teraz Eseta dingnęła strzał od tego magazynka francuskiego. Ja go przebijam, ale opart pierwszy wysadza. I niestety więcej nie udało się postrzelać. Zobaczmy wyniki. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę tą wpadła jedyneczka, do tego High Caliber oraz Starowa Ściana. 5870 punktów uszkodzeń, 4 fragi, dało to 1112 czystego expa. W drużynie przeciwnej Wafel troszkę tam sobie postrzelał, z półtora magazynek i dwie pestki chyba oddał. 21 strzałów oddanych, 16 trafionych, 15 z penetracją. Do tego, jak widzicie, potencjalnych 2360 i na czysto zarobione 22 tysiące. Dobra, to tyle jeśli chodzi o kolejną bitwę z IS-4. Dzięki Wam bardzo za obejrzenie i zapraszam Was do kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!